Panie Marszałku, Wysoka Izbo, potwierdzam, że artykuł 17 ustawy o policji daje prawo policjantom użycia broni palnej. Jest to sprecyzowane w następnych linijkach ustawy. Jeśli chodzi o tak zwany strzał ratunkowy, ani Komenda Główna, ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie postulują za wprowadzeniem takiego strzału ratunkowego. Chciałbym też przypomnieć, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy o środkach bezpośredniego przymusu. W tej chwili jest on na etapie konsultacji społecznych, także każdy obywatel ma prawo zgłosić swoje uwagi. Myślę, że to jest idealny moment, żeby się zastanowić nad tą kwestią. Chciałem potwierdzić, że ani Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ani Komenda Główna Policji nie postulują, aby wprowadzić zapis dotyczący oddania strzału ratunkowego. Odpowiadając na drugie pytanie, jest ewidentne, że praca policjanta jest szczególnie trudna, jest policjant narażony na szczególny stres i myślę, że należałoby przyjrzeć się wewnętrznym policyjnym przepisom dotyczącym badań psychologicznych. Dzisiaj w policji pracuje około 170 psychologów, którzy pracują w komendach wojewódzkich, dodatkowo 20 pracuje w szkołach. Można by też się zastanowić, czy liczba tych psychologów nie jest za mała, tak aby policjanci mieli łatwiejszy dostęp do psychologów. Można by rozważyć możliwość częstszych badań psychologicznych. Tak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i Komenda Główna będą analizowały ten obszar. Dziękuję bardzo.